Szanowni Państwo, ja nazywam się Anna Cioch. Myślę, że większość z Państwa już mnie kojarzy. Reprezentuję Fundację Stańczyka, która jest organizatorem całego tego projektu. I z przyjemnością rozpoczynam najkrótszy wykład w ramach tego projektu, ponieważ nie chcę Państwa za długo trzymać. Ale ja jestem w stanie kontroli bohaterskiej mówić długo. I dlatego bardzo bym chciała... O, proszę, nie działa mi wyświetlacz. Sekunda. Nadal nie działa mi wyświetlacz. Dobrze, to... Karol... To może nasz dzielny zespół techniczny zajmie się techniką, natomiast ja pozwolę sobie na kilka słów wstępu. Na pierwszym moim slajdzie jest napisane kontrola obywatelska, czyli jak patrzeć władzy na ręce. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo wrogo brzmiący tytuł wykładu. Można by pomyśleć, że ta kontrola obywatelska to jest jakaś taka instytucja, w ramach której my się kogoś czepiamy, próbujemy na kogoś znaleźć haki, obserwujemy i czyhamy tylko na czyjś błąd, żeby mu ten błąd wytknąć. Zupełnie nie o to chodzi. Na drugim moim slajdzie znaleźliby Państwo jedno kluczowe pytanie. Kto tu rządzi? Bo tak naprawdę kontrola obywatelska, mimo że mamy tam słowo kontrola, nie polega na tym, żeby patrzeć tylko komuś na ręce. Polega na tym, żeby przejąć na siebie, a właściwie dostrzec to, że odpowiedzialność za nasze państwo, za nasze miasto, za naszą gminę spoczywa również na nas. Dlaczego prowadzimy kontrolę obywatelską? Dlatego, że sprawy gminy czy sprawy państwa to są nasze sprawy. Na kolejnym slajdzie zobaczyliby Państwo artykuł 4 Konstytucji Rzeczpospolitej. Bardzo ważny artykuł, w którym czytamy, że władza zwierzchnia w naszym kraju należy do narodu. Wydaje się to banalne. Wydaje się to banalne, ale zawiera bardzo... Na sali jest mój mąż, który na pewno będzie w stanie pomóc. Nie działa mi wyświetlacz. Kochanie. Tak, władza zwierzchnia należy w Polsce do narodu i naród sprawuje swoją władzę pośrednio lub bezpośrednio. Pośrednio, wszyscy wiemy, na czym to polega. Byliśmy w niedzielę, mam nadzieję, do wyborów wszyscy i 2 tygodnie temu. Wybraliśmy kogoś i teraz przez 4 lata, mam nadzieję, będziemy się cieszyć jego udanymi rządami, ich udanymi rządami. Ale możemy też tę władzę sprawować bezpośrednio. To są wszystkie te sytuacje, kiedy obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Kiedy państwo, seniorzy stwierdzają, rozkłady MPK są za małe. Czy to znaczy, że my nie lubimy urzędników, którzy tam umieścili te rozkłady? Czy to znaczy, że my życzymy im źle, uważamy, że to są głupie osoby? Sekunda. Nie. To znaczy po prostu, że my mamy inne spojrzenie na to, jak powinny być zaspokajane potrzeby naszej wspólnoty i możemy tym swoim spojrzeniem wzbogacić sposób, w jaki zarządzana jest nasza gmina. Bo nikt nie jest wszechwiedzący. Urzędnik nie jest wszechwiedzący. Prezydent nie jest wszechwiedzący. Radny nie jest wszechwiedzący. O, jeszcze? Pięknie, dziękuję. Dziękuję. Muszę napić herbatę. Tak, brawa dla mojego męża. Tak, to jest ten ważny artykuł, o którym wspominałam. Drugi ważny artykuł jest już z ustawy o samorządzie gminnym, czyli już poziom niżej, jeżeli chodzi o akty prawne, ale również bardzo ważny. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową i ilekroć jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć tę wspólnotę. To jest coś, o czym my ciągle zapominamy. Mówi się, że Kraków o czymś zdecydował. I w domyśle myśli się, no radni zdecydowali, prezydent zdecydował, nasi włodarze zdecydowali. A to my jesteśmy gminą. My jesteśmy wspólnotą. Już na poziomie ustawy jest powiedziane, to jest przecież piękne, to jest bardzo poetyckie, że stanowimy wspólnotę.
Więc to są nasze sprawy. Jeżeli państwo usłyszą od urzędnika, po co się pani angażuje, po co się pan angażuje, przecież to jest nasza praca. Nie. Owszem, to jest ich praca, ale to jest też nasza odpowiedzialność, żeby żyło się nam wszystkim lepiej. Jeżeli my możemy coś dołożyć do tego wspólnego wysiłku, żeby faktycznie lepiej były zaspokajane te potrzeby, to powinniśmy to zrobić. I wracamy teraz do pojęcia kontroli obywatelskiej. Tutaj jest taki ładny piesek. Skąd piesek? Nie, nie mój piesek. Mój piesek jest pasetem, ma długie uszy, jest taką chodzącą kanapą. Nie nadawałby się na watchdoga. Watchdog z angielskiego znaczy stróżujący pies. Ponieważ ten strażnik, ten watchdog, to jest ktoś, kto stoi na straży jakichś praw, jakichś wartości. Na przykład wartości dostępu do informacji. To głównie robi nasza fundacja. Leży nam na sercu to, żeby obywatele mogli dowiadywać się o tym, co się dzieje u nich w kraju. Ale są różne wartości na straży, których można stać, na przykład równość, tak? Wiele z tych działań, które państwo podejmowali, to były działania podejmowane na straży równości, żeby osoby niepełnosprawne, osoby starsze miały taki sam dostęp do pewnych dóbr, jak osoby młodsze, sprawne, które mogą sobie lepiej poradzić. Dlatego pies stróżujący. Czy to znaczy, że te wartości są jakoś strasznie atakowane? No nie zawsze. U nas w Polsce większość wartości nie jest jakoś mocno atakowanych, szczególnie przez państwo, tak? Ale są nie do końca realizowane. I tutaj się pojawia miejsce, w którym my możemy działać. Organizacje strażnicze, takie jak Fundacja Stańczyka, to jest rzadkość w Polsce. Większość organizacji, jeżeli już mówimy o organizacjach pozarządowych, prowadzi jakieś swoje działania i gdzieś na marginesie podejmuje czasem działania strażnicze. Są też, bardzo to się często zdarza, szczególnie w mniejszych gminach, pojedyncze osoby, czy niewielkie grupy osób, które od czasu do czasu podejmują jakieś działania z zakresu kontroli strażniczej, kontroli obywatelskiej. Tak jak państwo robili w ramach naszego projektu, większość z państwa. Dlatego, że te działania, które państwo podejmowali, to były działania z zakresu kontroli obywatelskiej. Mimo, że przecież nie kojarzyły się z taką typową kontrolą. Po prostu zauważyli państwo problem i zareagowali. To jest kontrola obywatelska. Pozwoliłam sobie tutaj zamieścić jeszcze dłuższy tekst. Może państwo przeczytają później, bo dostali państwo tę prezentację wydrukowaną. Żeby podkreślić fakt, że te działania strażnicze leżą na sercu całemu środowisku pozarządowemu i były tematem wielu spotkań, wielu debat, wielu konferencji i środowisko osiągnęło zgodę co do tego, że tego typu działania muszą być prowadzone zgodnie z zasadami. Takie cztery najważniejsze zasady tutaj państwo znajdą. To jest ogromnie ważne, żebyśmy je zachowywali również w naszych działaniach. W tych małych działaniach, które państwo będą może prowadzić nawet teraz po zakończeniu naszego projektu, na co liczę, niektórzy w ramach naszej fundacji nawet. Więc obiektywność. Obiektywność, która wiąże się również z niezależnością i z wiarygodnością. Bardzo ważne jest nie dać się zaszufladkować. Bardzo jest ważne, żeby to, co robimy, było postrzegane jako to, czym jest, czyli jako działalność dla dobra wspólnego. Bo czasem jest tak, że robimy coś, ale przez część odbiorców i tak będzie to postrzegane jako właśnie jątrzenie, jako oszołomstwo, czemu się pani czepia i tak dalej. Nam musi leżeć na sercu to, żeby jednak mieć dobrą prasę, żeby nie budować podziałów, tylko szukać porozumienia. Działalność dla dobra wspólnego właśnie. Nawet jeżeli reprezentujemy interesy jakiejś wąskiej grupy osób, czy może nie tak bardzo wąskiej, tak jak państwo reprezentują niekiedy interesy seniorów w Polsce, to myślimy o tym dobru wspólnym. Nie chcemy, żeby pieszym było na chodniku lepiej kosztem rowerzystów. Chcemy, żeby dobrze było i pieszym, i rowerzystom. Jawność. No jawność to oczywiście w Fundacji Stańczyka jedna z najwyższych wartości. Również organizacje pozarządowe muszą zachowywać się zgodnie z zasadą jawności. Nie możemy udawać, że robimy jedno, robić drugiego. Nie możemy ukrywać informacji o swoim finansowaniu i tak dalej. Jeśli mają państwo jakieś pytania, to ja na nie odpowiem. Wszelkie pytania.
No i oczywiście rzetelność, czyli w miarę możliwości profesjonalizacja działań. Jeżeli coś robimy to zgodnie z zasadami, które obowiązują w danej dziedzinie. Oczywiście, jeżeli chodzi o kontrolę obywatelską, na ogół terenem, obszarem, na którym się poruszamy, jest prawo. Dlatego musimy to prawo znać. Przynajmniej na tyle, na ile musimy. Państwo ze ścieżki inicjatyw trochę poznali prawa. Tutaj panie z trzeciej grupy nawet nam recytowały, które artykuły z kodeksu postępowania administracyjnego były podstawą dla części ich działań. Znają państwo część artykułów z konstytucji, znają państwo ustawę o dostępie do informacji publicznej. Ale oczywiście czymkolwiek będą się państwo zajmować, zawsze warto przyjrzeć się temu, jakie prawo na danym obszarze obowiązuje. Bo to też sprawia, że w tym dialogu z drugą stroną, zwykle z jakimś urzędem czy z radnymi, my jesteśmy kompetentnymi osobami do rozmowy. Prawo to są zawsze zasady gry, w którą gramy. No i dostęp do informacji publicznej. Dlaczego on tutaj jest wymieniony osobno? Ponieważ takie jest moje przekonanie i mogę chyba spokojnie powiedzieć, że takie jest przekonanie naszej organizacji, że dostęp do informacji publicznej to jest to prawo człowieka, które umożliwia realizację innych praw. Po prostu jeżeli nie wiemy, jak jest, to nic nie zrobimy. Państwo, żeby podjąć jakiekolwiek działania, musi najpierw zapytać. Musimy wiedzieć, jak jest, musimy wiedzieć, w czyich kompetencjach leży dane działanie, do kogo w ogóle możemy się zgłosić i w jaki sposób. Musimy wiedzieć, inaczej jesteśmy ślepi. I dlatego to prawo dostępu do informacji, mimo że nie jest tak budzące emocje jak prawo do życia czy prawo do zdrowia, no nigdy wnioski o dostęp do informacji publicznej nie będą tak wywołujące wzruszenie jak, nie wiem, nakarm głodne dziecko, tak? Przygarni psa, który nie ma domu. No ale jednak miej lepszy BIP to jest równie dobre wezwanie. Państwo wiedzą, co to jest BIP? Druga grupa wie, to dobrze. BIP, Biuletyn Informacji Publicznej, czyli specjalne strony internetowe, które są zobowiązane prowadzić urzędy. Urząd Miasta prowadzi. Tak, Urząd Miasta prowadzi, jak najbardziej. Skąd się to prawo dostępu do informacji publicznej bierze? My mamy przekonanie, że jest to prawo człowieka, a gwarantuje je nam Konstytucja w artykule 61. Państwo na pewno świetnie ten artykuł znają, ale jeżeli nie, to bardzo polecam. To prawo jest określone bardzo szeroko i przepraszam, ale to tempo, które sama sobie narzucam, jest strasznie dla mnie obciążające. Proszę poczytać jeszcze na piech roboty. Ten wykład miał trwać półtorej godziny, jak go próbuję zrobić w pół godziny. Wszyscy państwo widzą? Tak, przeczytali? Poczytamy, a proszę się napić herbatę. O, a my sobie poczytamy w tym czasie. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, to zawsze można też do nas napisać, zadzwonić. Lubimy o tym mówić. Proszę zwrócić uwagę, że dostęp do informacji nie obowiązuje tylko dostępu do dokumentów. Obowiązuje również wstęp na posiedzenia organów. To jest coś, co my w Fundacji Stańczyka robimy regularnie. To znaczy wchodzimy na posiedzenia Rady Gminy, Rady Miasta w naszym przypadku. Nagrywamy te posiedzenia, tak żeby państwo mogli wiedzieć, co się dzieje w mieście. Wczoraj na przykład było pierwsze posiedzenie Rady Miasta. I co się dowiedzieliśmy? Po 6 minutach zostało przesunięte na środę. Przepraszam, gdzie my możemy znaleźć właśnie te informacje, jak państwo tam, no znaczy od państwa, w internecie mnie chodzi o to. Tak, wszyscy państwo mają do nas kontakt, na wszelkich materiałach, jakie państwo dostawali, ulotkach, informatorach, kalendarzach, wszystkim, co państwo dostali, wszędzie są nasze maile, telefony, także gdyby państwo mieli jakieś problemy z dostępem do informacji albo pytania, to zachęcamy do kontaktu. Czy w internecie znajdą? W internecie również państwo znajdą i ten adres, który tutaj jest podany, przypominam, że państwo tę prezentację mają wydrukowaną, czyli adres informacja publiczna.org.pl, to akurat nie jest nasza strona,
To jest strona prowadzona przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Oni prowadzą taki program pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. I to jest w tej chwili taka inicjatywa, która najbardziej wszechstronnie zajmuje się dostępem do informacji publicznej w Polsce. Prowadzą też infolinie, prowadzą doradztwo prawne w zakresie dostępu do informacji, więc z tego adresu też mogą Państwo korzystać. Ja oczywiście zachęcam również do kontaktu z nami. Tutaj znajdą Państwo taki bardzo uproszczony wykres, jak można zdobyć informację publiczną. Bardzo często działania strażnicze, kontrola obywatelska składa się z dwóch etapów, takich głównych. Pierwszy to jest sprawdzenie, jak jest, jak powinno być, a drugi to jest doprowadzenie do tego, żeby było tak, jak powinno być. Czyli najpierw jakaś diagnoza, rozpoznanie, czasem monitoring, czyli takie już szeroko zakrojone działanie, usystematyzowane z zastosowaniem określonych metod i tak dalej, a następnie podjęcie działań na rzecz zmiany. I szczególnie w tym pierwszym etapie, w monitoringu czy w diagnozie, bardzo przydaje się dostęp do informacji publicznej. Tutaj Państwo opowiadali, że chodzili po przystankach, robili zdjęcia. Wiele z Państwa zaglądało na biuletyny informacji publicznej, żeby sprawdzić, kto się czym zajmuje, gdzie można coś zgłosić. To jest wszystko ten pierwszy etap zbierania informacji. I tutaj zawsze, niemal zawsze, dostęp do informacji jest niezbędny. Moja grupa już chyba zna ten wykres. Przypominam, że informacje, które są dostępne w BIP-ie, nie są udostępniane na wniosek. Wniosek, jeżeli składamy, możemy go składać również elektronicznie, również nie podpisując się. To naprawdę jest bardzo proste i bardzo odformalizowane postępowanie. Możemy sięgać po to narzędzie, kiedy tylko mamy ochotę. No i dalej. Wiemy już, jak jest, wiemy, jak powinno być. Podejmujemy działania. To jest bardzo robocze rozróżnienie. Ja postaram się odwołać do tego, co Państwo robili. Działania na rzecz zmiany mogą być kilkoma drogami prowadzone. Przede wszystkim działania prawne. Dlaczego przede wszystkim? Dlatego, że one mają jakby, są najtwardsze, tak? Na przykład wniosek z kodeksu postępowania administracyjnego. To jest wniosek, na który urząd musi odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Może oczywiście odpowiedzieć nie, nie wprowadzimy zmiany, o którą Państwo wnioskują, ale wtedy musi uzasadnić, dlaczego nie. Przepraszam jeszcze, proszę powtórzyć, na jaki wniosek musi odpowiedzieć, ponieważ na nasze wnioski, że ja tak powiem, 2 lata temu czy 3, do tej pory nie odpowiedział. Jak powinien być sformułowany, no nie wiem, na co się powołać itd. Wniosek z kodeksu postępowania administracyjnego to jest wniosek, panie zresztą się, to właśnie panie się powoływały na podstawę prawną. Tam zdaje się artykuł 240 któryś KPA. Ale co jest istotne, że prawo administracyjne się kłania, tak? Nie no, ja chętnie odpowiem. Pani zwróciła uwagę na ważną rzecz, to znaczy nieważne, co będzie w nagłówku. Tak, to sobie zapamiętajmy. O tym, że wniosek z KPA jest wnioskiem z KPA, decydujemy na podstawie jego treści. Nie trzeba się powoływać na prawo określone, na przepis, nie trzeba pisać w nagłówku wniosek z kodeksu postępowania. Jeżeli z treści wynika, że my wnioskujemy o jakąś zmianę, to urząd ma obowiązek potraktować to w tym trybie, czyli odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Tak. Jeżeli nie odpowie, to pani pisze na stańczyk@stańczyk.pl i my się już tym zajmiemy. Albo monitor napisać i jeżeli też zignoruje, to może też. Jeżeli urząd nie odpowie na wniosek z KPA, to przysługuje nam prawo skarżenia się. Ale nie chcę teraz wchodzić w to. Rozumiem. Proponuję kontaktować się z nami i my wtedy pomożemy. No i zahaczyliśmy o drugie narzędzie, czyli skarga. Wniosek od skargi się zdecydowanie różni, to znaczy wnioskujemy o to, żeby wprowadzona była jakaś zmiana, natomiast skarżymy się na to, że coś zostało źle zrobione. Na przykład jakieś postępowanie było za długo prowadzone, urzędnik źle potraktował naszą sprawę i tak dalej. Także skarga jest raczej stosowana w jakichś naszych indywidualnych sprawach,
a wniosek po prostu. Chcemy, żeby się coś zmieniło. Na przykład chcemy, żeby rozkłady były większe. Chcemy, żeby gdzieś pojawiło się przejście dla pieszych. Chcemy, żeby pojawił się nowy przedmiot w szkole. No dlaczego nie? Minister odpowie. Prawdopodobnie odpowie nie, bo. Ale wtedy przynajmniej wiemy, po co. Jaka jest argumentacja. I już zaczyna się jakiś dialog. Również zdobywanie informacji publicznej za pomocą wniosków to jest działanie prawne. Czasem wystarczy zdobyć informacje i to już jest jakiś impuls, który po stronie urzędu wywoła zmianę. Dla przykładu, znany w naszym środowisku strażniczym, znana anegdota, był taki pan, który bardzo chciał, żeby na BIP-ie znajdowały się protokoły z Rady Gminy, ale się nie znajdowały, więc co on zrobił? Wnioskował o nie. Wnioskował o nie pół roku do tyłu, rok do tyłu. Proszę o umieszczenie wszystkich, proszę o udostępnienie wszystkich protokołów na przykład za 2014 rok. Proszę o udostępnienie wszystkich protokołów za 2013 rok. I potem minęło pół roku, on znowu. Proszę o umieszczenie protokołów za pierwszy tam pół roku 2015, przykładowo. I w końcu dał znać tym urzędnikom, bo oni już dzwonią do niego, no o co ci chodzi? Zacznijcie to umieszczać na BIP-ie, to ja przestanę wnioskować. Proste. Umieścili na BIP-ie i od tej pory już umieszczali regularnie na BIP-ie. Jaka jest różnica z perspektywy urzędnika, który pracuje za nasze pieniądze, jakby nie patrzeć? Taka, że umieszcza te informacje raz. Bo jeżeli już coś jest na BIP-ie, no to nie musi tego udostępniać na wniosek. Dlatego z punktu widzenia urzędu lepiej jest informacje zamieszczać na stronie internetowej. Przepraszam, ja może wejdę w zdanie. A w takim przypadku, jak ja tutaj mam na przykład więcej autobusów i tramwajów, gdzie jest fałsz? Gdzie na przykład na naszym osiedlu autobus jest co pół godziny, w pewnych godzinach, a tu piszą, że do 20 mamy co 20 minut. Jeżeli w takiej trasie z urzędu miasta się kłamie, to gdzie z tym iść? To jest Kraków TR, prawda? Jeżeli tu się kłamie, to gdzie z tym iść? Ja miałam pisać, ale wiem, że moje pismo rzucam do oczu. Ja w tej chwili... Ja mogłabym zgłosić wniosek też. Tak. Bo się może proponuję. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja nie widząc tego pisma, no trudno jest mi się odnosić i nie chcę go teraz widzieć, bo to jest sprawa jednej pani, a my tutaj jesteśmy jednak większą grupą zebrani i trochę już tu siedzimy, więc przejdźmy gładko, możemy do tego wrócić na przerwie albo w innym terminie. Działania polityczne najbardziej śliskie z punktu widzenia organizacji pozarządowych, ale też najczęściej najbardziej skuteczne. To znaczy szukanie poparcia wśród konkretnych polityków. Organizacje też czasem szukają poparcia wśród polityków. Na ogół w taki sposób, że proszą o poparcie wszystkich. Tak, żeby nikogo nie wykluczyć i nie narazić się na zarzut braku obiektywizmu. Dziękuję. My też sięgnęliśmy po te działania polityczne, kiedy chcieliśmy doprowadzić do wprowadzenia do statutu miasta Krakowa zapis o dostępie do informacji publicznej. Chcieliśmy, żeby rady dzielnic mogły publikować nagrania ze swoich posiedzeń, ze swoich sesji na BIP-ie. No i takie rzeczy trzeba wpisać do statutu rady miasta, do statutu miasta. Napisaliśmy wtedy maila do wszystkich radnych z prośbą o poparcie naszego wniosku, bo to radni wnioskują o zmianę w statucie. To był przykład działania politycznego. Oczywiście jeżeli chodzi o organizacje centralne, no to tych działań politycznych jest więcej. Tam się szuka faktycznie popleczników. Łatwiej jest o to organizacjom, które w jakiś sposób są zaangażowane ideologicznie. Ale państwo również mogą sięgać po tego typu działania, szczególnie jeżeli mają państwo po prostu znajomych wśród polityków. Wtedy oni są w stanie więcej wywalczyć, bo ich głos jest lepiej słyszalny. Działania społeczne są wszystkie działania, w które angażujemy więcej osób. I korzystamy z tego, że właśnie większa liczba osób ma większe przebicie. Tak? Czyli nagłośnianie spraw. To są działania społeczne. Sięganie po wsparcie prasy, organizowanie protestów, organizowanie
na przykład niedługo będzie znów akcja pisania listów Amnesty International. Oni korzystają z poparcia wielu osób, żeby wyrazić jakieś swoje żądania. To są działania społeczne. No i edukacyjne, w ramach którego na przykład my się tu spotykamy. No bo nie wystarczy tylko kogoś do czegoś zaangażować. Trzeba mu też wyjaśnić, jak to robić. Czasami z działaniami edukacyjnymi uderzamy do obywateli, edukujemy ich obywatelsko, prawnie też często. Czasami uderzamy do osób, w których chcemy coś zmienić, na przykład szkolimy urzędników. Szkolimy dane grupy, które źle się zachowują. Pewnie gdybyśmy wyszli do gimnazjalistów i prowadzili im lekcje o tym, że trzeba ustępować starszym osobom miejsca, to też byłoby działanie edukacyjne. Zresztą zachęcam. Nauczyciele nie wiedzą, co robić na lekcjach wychowawczych, więc myślę, że byliby otwarci na taki pomysł. No i teraz kilka przykładów działań strażniczych różnego rodzaju. Zaczynając od tak zwanych zbieraczy danych. My po części należymy do tej grupy zbieraczy danych, to znaczy organizacje albo osoby, które zbierają jakieś informacje i upubliczniają. To już jest kontrola obywatelska, bo to jest umożliwienie innym osobom, żeby oni z tymi informacjami coś zrobili dalej. Tutaj jest przykład, nasza strona stańczyk.org.pl i zebrane na niej obietnice wyborcze. Obietnice wyborcze osób, które startowały w ostatnich wyborach samorządowych. Mogą sobie Państwo wejść i sprawdzić, co prezydent Majchrowski obiecał nam na najbliższe 4 lata. I przez następne 4 lata sobie zahaczyć. To już spełnił. Tak. Stańczyk.org.pl, bardzo zachęcam. Mało kto zbiera obietnice wyborcze, mało kto się przejmuje tymi obietnicami, a my byśmy chcieli, żeby zaczęli się obywatele przejmować. Ale nie tylko my zbieramy dane. Największe tego typu działanie to jest portal Moje Państwo. W ramach tego portalu działa również Przejrzysty Kraków. Oni zbierają dane m.in. z KRS-u, z baz orzeczeń sądowych, również z innych źródeł, z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tutaj akurat wyświetlony jest jeden z takich podportali, Sejmometr, na którym znajdą Państwo informacje o naszych obecnych posłach. Bardzo różne informacje, nagrane ich wystąpienia, to informacje o tym, jak głosowali w danych głosowaniach, jaką mają frekwencję na posiedzeniach, jakie mieli poparcie w okręgu, różne tego typu informacje. Znajdą tutaj Państwo również akty prawne, orzeczenia sądów. No naprawdę jest to kopalnia wiedzy, bardzo polecam, żeby się z tym zapoznać. Oczywiście nie trzeba zapisywać, bo na górze wyświetla się adres mojepaństwo.pl i Państwo mają to w prezentacji. Trzecie, trochę mniej typowe narzędzie, bo tutaj nie korzystamy z danych publicznych, tylko organizacja Rodzić po ludzku zbiera informacje od obywateli. Bardzo ciekawe działanie. Organizacja Rodzić po ludzku zachęca kobiety, które rodziły, do tego, żeby podzieliły się swoją opinią o szpitalu, w którym rodziły. I w ten sposób powstaje coś w rodzaju rankingu. Także kobieta, która przygotowuje się do porodu, może wejść na stronę i sprawdzić. Aha, 70 opinii i 69 jest negatywnych. Oczywiście ma to swoje minusy, ma to swoje plusy. Ale bardzo ciekawy jest ten portal, polecam się zapoznać. Inne tego typu działanie, którego tu już nie wyświetlam, to jest działanie Fundacji Courtwatch Polska, która wysyła swoich wolontariuszy, obserwatorów na rozprawy sądowe. Następnie ci wolontariusze przeprowadzają bardzo podstawową obserwację, zwracają uwagę na kilka rzeczy, między innymi na to, czy sędzia był punktualny, czy sędzia był, nie wiem, podnosił głos, czy był wulgarny. Spisuje jakieś swoje obserwacje z tej rozprawy i potem jest to podsumowywane już na poziomie ogólnopolskim. Prowadzą również obserwatorzy Fundacji Courtwatch obserwacje infrastruktury sądów. I tutaj znów wracając do tej równości, możemy się dowiedzieć, w których sądach jest wejście dla niepełnosprawnych. I pamiętam, że kiedyś na jednej z prezentacji usłyszałam przykład, nie pamiętam już miasta, może na szczęście, sądu, gdzie owszem, wejście dla niepełnosprawnych było, ale żeby
żeby jakby zorientować się, że wejście dla niepełnosprawnych jest z drugiej strony budynku, trzeba było przeczytać nam tabliczkę, do której dostęp był tylko po schodach. Więc no, jeżeli osoba niepełnosprawna była z kimś i ta osoba tam poszła i przeczytała, no to dobrze. Ale jeżeli była sama, nie było szans, żeby się przekonać. Tak się też zdarza, to jest odnotowywane, potem centrala fundacji spisuje z tego raport, idzie do przewodniczących sądów, no i lobbuje za zmianami. Te zmiany faktycznie są wprowadzane. Podobnie jest w przypadku szpitali, że fundacja zbiera sobie te opinie różnych matek, na tej podstawie formułuje jakieś wnioski i rozmawia z dyrektorami szpitali o zmianach. Inne działania strażnicze mogą być bardzo małe. Tutaj przykład, nie wiem, czy Państwo kojarzą, krakowski. Grupka seniorów w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Stańczyka doprowadziła do zmiany. Za pomocą czego? Za pomocą działań społecznych w postaci nagłośnienia problemu i za pomocą działań prawnych w postaci napisania wniosku z KPA o zmianę. Wystarczyło, zmiana będzie. Kilka osób tak naprawdę. Bez żadnych pieniędzy, bez grantu, bez organizacji za sobą. Da się. Centralne rejestry umów, tutaj bardzo słabo widać, to jest wniosek o publikację takiego rejestru. Myślę, że bardziej Państwo to na kartkach u siebie będą widzieć. To jest akurat wniosek wysłany przez lublińską Fundację Wolności. Co to jest centralny rejestr umów? To jest rejestr, w którym dany urząd publikuje wszystkie zawarte przez siebie umowy. Czyli, krótko mówiąc, powiada się ze wszystkich swoich wydatków. Komu, za co, ile. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to są nasze pieniądze i mamy prawo wiedzieć, jak są wydawane. Czy to znaczy, że zawsze są źle wydawane? Nie. Na ogół są dobrze wydawane. Ale żeby w ogóle zacząć rozmowę o tym, jak powinny być wydawane, my musimy wiedzieć, jak jest. Stąd pomysł, żeby takie centralne rejestry umów nie tylko były udostępniane na wniosek, ale były dostępne na stronach internetowych urzędów. W Lublinie w tej chwili nie są jeszcze dostępne na stronie urzędu. Sieć obywatelska Watchdog Polska założyła specjalny portal, na którym udostępnia część tych rejestrów. Tutaj widzimy rejestr szczeciński. Natomiast są urzędy, które same z siebie postanowiły takie rejestry publikować. I między innymi jest to Kraków. Znajdziemy sobie taki rejestr. Ja w tej chwili nie będę otwierać tego adresu, ale polecam Państwu w domu. Jest to plik PDF, tak szeroki, że nie da się go objąć w ramach jednego okienka, tylko trzeba tak przejeżdżać kursorem w prawo i w lewo. No jest to oczywiście, jak się można spodziewać, ogromna tabela. Zostawiam Państwa ocenie, jak bardzo jest to przyjazne, no ale rejestr jest, jest jawność. Jeszcze jeden przykład, o którym chcę powiedzieć, działań kontrolnych, to jest monitoring kampanii wyborczej. Jesteśmy w tej chwili na świeżo po zakończeniu etapu monitoringu kampanii wyborczej w Krakowie i tutaj krakowskie zdjęcie, które obrazuje nieprawidłowość zresztą prowadzenia kampanii. Nie wiem, czy Państwo domyślą się, jaka to jest nieprawidłowość. Tak, jest to wojna, tak zwana wojna plakatowa, czyli niszczenie materiałów wyborczych. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Część osób naklejących najwyraźniej nie zdaje sobie z tego sprawy, że materiały wyborcze są prawnie chronione i nie wolno ich zalepiać, nie wolno ich zdzierać, nie wolno ich niszczyć. Oczywiście bywa dużo poważniejsze nieprawidłowości, na przykład prowadzenie kampanii ze środków innych niż środki komitetu. Ale o tym wszystkim mogą Państwo również przeczytać u nas na stronie. Nieważne, tutaj fragment pisma, które wysłaliśmy w dosyć głośnej sprawie pani radnej Pateny, która pojawiła się kiedyś na sesji Rady Dzielnicy Bronowice i zaczęła namawiać radnych do tego, żeby za nią głosowali. Żeby na nią głosowali. Tego też nie wolno robić. Nie wolno prowadzić agitacji na terenie urzędów. My w związku z tym napisaliśmy pismo do komisarz wyborczej, ona skierowała sprawę na policję i w tej chwili zostało już wydane polecenie. Nie, w tej chwili może być nawet już po wyroku. Nie wiem, szczerze mówiąc musiałabym zapytać kolegi, który monitoruje sprawę, no ale w każdym razie sprawa ma swój tok.
Nie tylko my oczywiście monitorujemy kampanię wyborczą. W tym roku ja sama wiem o 50 miastach, w których jest taki monitoring prowadzony. To było kilka przykładów. Jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, tutaj faktycznie miała miejsce kontrola obywatelska. Kontrola obywatelska charakteryzuje się, czy jest taki podział. Kontrola obywatelska, o kontroli obywatelskiej na ogół mówi się w sytuacjach, kiedy obywatel kontroluje urzędy albo władzę. Natomiast jest jeszcze jeden przykład kontroli społecznej, co jest szerszym pojęciem, to znaczy akcje konsumenckie. Bo nie tylko urzędy możemy kontrolować. Nie tylko urzędy zaspokajają jakieś nasze potrzeby, również niekiedy producenci czy usługodawcy. I wtedy, mimo że oni nie dysponują naszymi pieniędzmi z podatków, to też mamy coś do powiedzenia i możemy coś zrobić. Bardzo ciekawym przypadkiem jest, przykładem tego typu działań jest fundacja Twoja Sprawa. Tutaj jest adres internetowy, polecam odwiedzić, twojasprawa.org.pl. Oni przeciwstawiają się przypadkom reklam, w których ich zdaniem dochodzi do naruszenia jakichś wartości. Więc też występują w obronie pewnej wartości. I chyba najgłośniejsza akcja, którą prowadzili, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, kiedyś sieć komórkowa Heja w swoich reklamach posługiwała się taką postacią Lenina. Oni się temu bardzo mocno sprzeciwili, między innymi właśnie przez publikowanie tego typu plakatów. Zwrócili się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zwrócili się też bezpośrednio do firmy, do tej telefonii komórkowej. Posłużyli się konsumentami, którzy bardzo licznie zamieszczali komentarze u nich na Facebooku, wysyłali pisma i tak dalej. I zaledwie po kilku dniach ta reklama znikła z powierzchni ziemi. Została wycofana. Billboardy zdjęto z miast, wycofana została z telewizji i tak dalej. Także tutaj też da się działać, jeżeli tylko chcemy. Polecam fanpage Fundacji Twoja Sprawa. Jest tam mnóstwo zdjęć, przykładów akcji, które oni podejmowali. I tak galopem przebrnęliśmy przez moją prezentację zaplanowaną na 1,5 godziny. Dziękuję Państwu za wyrozumiałość. Mam nadzieję, że nie zanudziłam. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że no ja czuję się bardzo zaszczycona, że mogłam z Państwem ten czas spędzić. Nie mówię tylko o dzisiejszym wykładzie, ale też szczególnie o pracy z moją grupą, obecności na wykładach i na kawiarenkach. Przypominam, że widzimy się jeszcze 18 na ostatniej takiej chyba najbardziej luźnej kawiarence w tym projekcie. W imieniu Fundacji Stańczyka mogę zapowiedzieć, że będziemy się starać o dofinansowanie również w przyszłym roku. Także bardzo ważne są dla nas Państwa uwagi w ankietach ewaluacyjnych, żebyśmy mogli w przyszłym roku jeszcze lepiej zaplanować ten projekt. No nie zawsze, to jest też trochę taka kontrola, prawda? My nie jesteśmy wszechwiedzący, Państwo mogą nam podpowiedzieć, co mogliśmy zrobić lepiej. No i pozwolę sobie jeszcze prywata taka ze strony naszej grupy drugiej. Przypominam, że 10 o godzinie 13 w Centrum Seniora, czyli mówi się w Centrum C. Krakowskim Centrum Seniora. Będziemy organizować spotkanie dotyczące pisania pamiętników. Państwo jeszcze dostaną na maila zaproszenie, ale już dzisiaj serdecznie zachęcam. Tak, ja jeszcze wyślę znów. Jeszcze my, nasza grupa chciała bardzo serdecznie podziękować panu Karolowi. Nasza też. Bardzo dziękuję panu Karolowi. Było nam bardzo dziękuję. I niestety nie ma z nami już koordynatorki projektu, więc z nami może obrazki będą na kawiarence. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące kontroli obywatelskiej, bo zdaję sobie sprawę, że bardzo dzisiaj skakałam po tematach, to ja zachęcam do kontaktu. Widzimy się jeszcze na kawiarence, więc na wszystkie pytania wtedy odpowiem. A dzisiaj nie chcę Państwa po prostu dłużej zatrzymywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.